Pierwszy mecz kontrolny Wiktorii AWU nie należał do udanych. Nasze zawodniczki przegrały halowy sparing ze Szczytem Boguszu w Gorce 5-12. Wiadomo, to jest sparing i to jest hala. No to zupełnie coś innego niż boisko, ale takie gierki zawsze są pożyteczne. Dziewczyny się ogrywają, oprócz tego, że mogą trenować razem wspólnie na boisku, to grają też tutaj przeciwko innym dziewczynkom. Sama gra jest najważniejsza. Cała drużyna zagrała znacznie poniżej oczekiwań, ale przede wszystkim poniżej swoich możliwości. Drugoligowa drużyna z Boguszowa Gorce znacznie lepiej zaprezentowała się w tym spotkaniu. Zawodniczki Marcina Gryki wyprzedzały nasze o co najmniej jedno tempo i zdecydowanie też były szybsze. Dopiero w trzeciej odsłonie meczu zawodniczki Wiktorii złapały właściwe tempo i dorównały w grze koleżankom ze Szczytu. Wynik meczu kontrolnego powinien mieć oczywiście drugorzędne znaczenie, jednak ambicje i wola walki powinny przyświecać w każdym elemencie piłkarskiej przygody i rywalizacji sportowej, a tych tego dnia brakowało w naszym zespole. Dziś oficjalnie możemy powiedzieć, że otworzyliśmy sezon kalendarzowy sportowy rok kobiecej piłki nożnej z meczem sparingowym ze Szczytem Boguszów w ramach treningu, a tak naprawdę w przeddzień wyjazdu na turniej międzynarodowy do Grodziska Wielkopolskiego. Uważam to za doskonały trening, a przede wszystkim widzimy jeszcze, jakie mamy mankamenty w drużynie i co należy poprawić bezwłocznie w ciągu tego tygodnia, aby jak najlepiej wypaść w Grodzisku Wielkopolskim. Spotkanie obu drużyn jednak miało ważniejszy aspekt, bowiem podjęta została decyzja o tym, że obie drużyny, które działają stosunkowo najbliżej siebie, będą częściej rozgrywały mecze kontrolne i sparingowe, co znacznie zwiększy możliwości treningowe obu drużyn. I też się zgadzam z tego. Mam nadzieję, że uda się jakoś to załatwić, żebyśmy faktycznie częściej spotykali. My niedługo organizujemy też turniej. Ferie zaprosimy. Zaprosiliśmy już Wiktorię. Mam nadzieję, że znowu spotkamy się. Jeszcze parę innych drużyn przyjedzie i będziemy ciągle z sobą grać i trenować. Nie? Zdania na ten temat były równorzędne po obu stronach. Zarówno Wiktorii AW, jak i Szczytu Boguszów. Są bardzo przydatne, bo możemy potrenować i zgrać się bardziej. Jeżeli chodzi o dzisiejszy turniej, no to byliśmy podzieleni na drużynę młodszą i starszą. I my młodsi naprawdę daliśmy dzisiaj radę. Jeżeli chodzi o drugą drużynę, to nie grała źle, ale było widać naszą przewagę, mimo że wynik jest trochę mały, jak na tak długi czas grania. W sumie mogliśmy dać grać trochę dłużej niż tak po 25 minut, bo to nie było zmęczenia praktycznie. Ale myślę, że naprawdę przydatne sparingi, oby takich więcej, bo to pomaga. Jest to dobry kierunek, przede wszystkim po uzgodnieniach z trenerem Szczytu Boguszów, panem Marcinem Gryką, ustaliliśmy, że będziemy się spotykać bardzo często z korzyścią dla obu drużyn. Będziemy w ramach treningu grać między sobą mecze, żeby tych meczów dziewczyny miały jak najwięcej. Te wszelkie sparingi ku temu służą, żeby jak najwięcej grać i rozwijać. W tym meczu dokonała się także swoista zamiana zawodniczek obu klubów. Ze Szczytu do Wiktorii przeszła Dagmara Najbuk, a z Wiktorii do Szczytu poszła Patrycja Rubin. Obie zawodniczki zmieniły barwy klubowe na podstawie umów transferowych.